procedowania tej uchwały, która jest, proszę Państwa, tak naprawdę jest tą uchwałą, do której zasadnicza, dla której jest została zwołana ta sesja w trybie materiały, które zostały przekazane, zresztą to było ostatnio na sesji, były tutaj, rozumiem, że nie mam żadnego głosu, że ktoś z Państwa, jeśli ktoś chciał, nie miał dostępu do materiałów, były tu drogą elektroniczną, było kilka płytek. Pani właśnie zawsze mogła te płytki dodrukować, potem wiem, że osobne jeszcze krążyły tam, też swoje można było ten jeden egzemplarz skserować. W związku z tym rozumiem, że nie ma głosu ci prawni, którzy się chcieli zapoznać, mieli możliwość skorzystania z tych materiałów, które były. Tak jak pierwszy. Druga rzecz, jest opinia komisji, jest opinia projekt komisji planowania przestrzennego. Jest również poprawka zarządu, taka dosyć obszerna. I to nie wynika może z tego, że czy komisja źle czy dobrze zrobiła, ale między innymi z tego, że dzisiaj spotkaliśmy się, były konsultacje, mieliśmy konsultacje z Biurem Planowania Przestrzennego. Bo tak się składa, że Biuro Planowania Przestrzennego przyjęło zasadę i formułę, że nie jeżdżą do dzielnic, tylko spotykają się u siebie i akurat teraz się trafiło przed naszą sesją okienko akurat na dzisiejszym. Ci zresztą pani Basia wysłała maile też do wszystkich radnych. Ci radni, którzy mieli czas, mieli ochotę, byli na tym spotkaniu. Spotkanie było praktycznie od godziny 11, chyba do godziny 14.30 dzisiaj. Także dosyć duże. Wiem, że dostaliśmy pochwalenie za merytoryczną dyskusję. Sprawa jest bardzo... chciałem, tak, że tak powiem, na początku powiedzieć tak. Nie wiem, czy... temat jest, ta poprawka jest jeszcze świeża, dlatego że mówię, no, po czas, praktycznie zaraz po tym spotkaniu przystąpiliśmy do, przystąpiliśmy do redagowania tej poprawki, to musimy się odebrać zarząd. To nie jest jeszcze, to jest na tyle świeże, że też tak jak komisja nie uniknęła błędów, może raz z jakiejś wiedzy, jakiś brak uszczegółowienia i to spotkanie dużo dało. Myślę nad formułą, jaką myśmy się zaczęli zagłębiać w temat. Po pierwsze myślę, że trzeba dwa zdania wstępne powiedzieć, gdybyśmy mieli, ja o tym mówiłem, ale że studium uwarunkowań przestrzennych nie jest aktem prawa lokalnego. Ale według studium uwarunkowań przestrzennych wykonuje się miejscowe plany. Czyli oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko te plany, które są, tak jak mówiliśmy ostatnio, te, które są już ogłoszone i robione są według starego studium, one jak zostaną uchwalone, wtedy będzie, ma być w 2013 roku, pod koniec tego roku, uchwalone nowe studium. I wszystkie następne plany, czyli jak będzie jakaś poprawka, zmiana, będą według nowego studium. W związku z tym ważną rzeczą jest, jaka ma być przyszłość docelowa, bo pojawia się sporo nowych rzeczy na terenie naszej dzielnicy. Też parę rzeczy, żeśmy się przy okazji, jakby tutaj naszą wiedzę poszerzyli. I zastanawiam się nad formułą, czy prezentować, bo myśmy przygotowali formułę zarządu taką, że po prostu skompilowaliśmy, nie dając, żeby nie mieszać, w sensie, bo jest bardzo dużo punktów. Widzę już, ja tylko mogę wstąpić jeden? Żeby nie mieszać, że punkt do tego, bo jest tych punktów, jest 40 chyba 9, tam doszły jeszcze ogólne punkty, tylko stworzyliśmy jakby nową, znaczy propozycję, nowy załącznik jako projekt nowej uchwały, który też nie obył się, bo jak skończyliśmy, to jeszcze na przykład przypomniało mi się, że został przerysowane studium w rejonie ulicy Wrobela. I sami Państwo projektanci przyznali, że ulica Wrobela dołączyli do sklepu wielkopowierzchniowego, oznaczałoby to nie mniej, nie więcej, tylko że ci ludzie z Wrobela mogliby wybudować u siebie na budynka sklep wielkopowierzchniowy. Bo uciekło. No. Ja tam też, bo to jest takie, no, to jest, i dopiero patrzymy na Wrobela, faktycznie Wrobela jest załączone do budynku, znaczy do terenu pokoju mleczarni, gdzie jest sklep wielkopowierzchniowy. Jedyne miejsce wielkopowierzchniowe wyznaczone studium na terenie naszej dzielnicy. I nagle by się okazało, że ludzie, jakby kiedyś był robiony miejscowy plan, musieliby dostosować się do, no nie wiem, jakoś marketa mieszkań, bo nie mogliby remontować mieszkań, etc., znaczy domów i budować. W związku z tym zastanawiam się też nad formułą taką, że mi się wydaje, że łatwiej będzie potem zmienić
naszą poprawkę i wtedy może w tej dyskusji, jeżeli wyszłyby jakieś uwagi do poprawki zarządu, to łatwiej, żeby się zarząd wtedy spotkał, chwilę zrobił autopoprawkę, żeby nie było 100 tysięcy, bo wtedy, żebyśmy jakąś formułę znaleźli taką, że szukanie takich rozwiązań. Nie wiem, myślę, że po każdym, punkt po punkcie, po każdym obszarze, od obszaru numer 15 moglibyśmy analizować, pokazywać poprawki, ewentualnie jakiś pewny komentarz, otwierać dyskusję, potem byśmy to próbowali skompilować do kupy i jakim moglibyśmy się tego odnieść. Czy taka formuła Państwu odpowiada, proszę bardzo? Kolega Jacek, proszę. Znaczy, no uważam, że to jest słuszne. Właśnie tutaj mówiłem, żeby nie robić poprawki, żebyśmy nie wpadli też w taką sytuację, żeby nie robić poprawki, jak poprawki, o których pytałem. Żebyśmy nie robili precedensu, gdzieś tam w przyszłości, to uważam, że tak, jechać tu dalej po prostu tą poprawkę zarządu. Jeżeli są uwagi, ja rozumiem pan Jacek, bo tutaj zmienia się w dużym elemencie części uchwały, która wynikała jakby z propozycji pana Jacka, natomiast panie mi się, że tak, że przy dyskusji omówimy to, bo te... Ja już tylko powiem, co chodzi. Nasza uchwała, którą przygotowała Komisja Planowania, w tej formie, jaką mamy tu przedstawioną, została w całości zaprezentowana punkt po punkcie dzisiaj w Biurze Planowania Przestrzennego. Więc omawialiśmy każdy generalnie zapis. Przy większości był też pan Tadeusz, więc myślę, że tu też potwierdzi te wszystkie rzeczy. I te szczegółowe opisy, Jacku, które ty tam zawarłeś, no właśnie to, co żeśmy nawet rozmawiali tutaj na komisji, że są zbyt szczegółowe, jeżeli chodzi o studium. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w momencie, kiedy uważam, że powinniśmy pracować bardziej i skoncentrować się i pracować jakby na poprawce zarządu, wprowadzając w cudzysłowie poprawki, czyli omawiając, co ewentualnie zmienić, i niech zarząd potem w formie autopoprawki, że coś jeszcze padnie ze sali dodatkowego, wprowadzi to jako autopoprawkę i wtedy dać to pod głosowanie poprawki do uchwały, bo nie ma innej możliwości. Myśmy, proszę Państwa, jak już Pani Jasku nam Panu powiedział, myśmy tylko zmieniali rzeczy, które jakby wyszły, albo od razu wyszły, jak na przykład wstęp, że wydajemy opinię do opinii, myśmy nie wydawali opinii żadnej, tylko mamy podać, jakie mamy uwagi. W związku z tym się jakby z pierwszego wstępu, jakby po pierwsze zmieniliśmy całą nazwę uchwały, ale to wynika poza merytorycznym jako sprawą czysto jakby formalną rzecz. Proceduralna. Natomiast te inne rzeczy, które wychodziły, jak na przykład, że nie możemy w studiu, nigdy nie są pokazane rowy, jeżeli gdzie są rowy melioracyjne i to, że my wpiszemy te rowy melioracyjne, nie ma żadnego znaczenia, bo i tak to nie będzie wzięte pod uwagę, bo na poziomie studium nie mówi się nic na temat przebiegu rowów melioracyjnych, nie mówi się na temat paru innych rzeczy, które jak na przykład na temat reklam w podwórzu możemy mówić o tym, że trzeba stworzyć park kulturowy, który tą sprawę ureguluje. No i tu byśmy jakby dochodzili, znaczy nie, ja myślę, że to bardziej kwestia uzupełniająca i wychodząca jakby, wchodząca bardziej w szczegóły, niż jakby inna wizja dzielnicy od komisji czy od urbanistów. Bardzo, znaczy mieliśmy oczywiście swoje spostrzeżenia, generalnie chodzi o to, że ta zabudowa na terenie dzielnicy, która w większości leży w Dolinie Wisły, czy praktycznie 3/4 jej jest na terenie zalewowym, jest Dolina Wisły, na przykład nie udało nam się odnieść jeszcze do tej zabudowy wysokiej, czy do paru innych, czy tam jeszcze mamy dwie czy trzy kwestie, ale sporo rzeczy żeśmy wychwycili, te, które nie zostały wychwycone nawet w biurze planowania. Okazuje się, że my patrzymy na taką mapę, która ma dość dużą ogólność. Natomiast ona tak naprawdę, Biuro Planowania Przestrzennego, w związku z tym, że jest to robione na podkładach 1:25, tutaj też nie widać, ale w Biurze Planowania Przestrzennego jest ona w wersji elektronicznej i podział tak naprawdę dochodzi, jak podzielimy do szczegóły, to po granicy nieruchomości. Także to nie jest szeroka, że gdzieś tam jest granica planu, będzie tak jak w starym planie, że jest gruby flamaster i tak naprawdę nie wiadomo, gdzie dany budynek leży, w jakim obszarze i to interpretuje Biuro Planowania, czy interpretuje potem jakiś urbanista, czy architekt, tylko tak naprawdę jest precyzyjnie na podkładach elektronicznych pokazane, jak ten przebieg granic jest. My tego przebiegu tak naprawdę nie widzimy tutaj, ale można do tego dojść. Pan Jacek.
Ja tylko tak technicznie chciałem Ci powiedzieć, że może za późno, ale szkoda, że nie zrobiliście Państwo tak, że wyboldowali na przykład zmiany, które nie wprowadziliście, a wykreśliliście punkty, które zostały usunięte. Panie Jacku, super, tylko dzisiaj chciałem przypomnieć, że komisja w mieście skończyła się o godzinie 14.30. Ja wyszedłem wcześniej, żeby pojechać tylko do domu coś zjeść i przyjechałem tutaj, było po godzinie 15, do tej pory jesteśmy w pracy. Dobrze, jeśli mogę tutaj, miałem się zachodziło bardziej Jackowi o tryb w Wordzie, który mówił, to jest tryb zmian. Włącza się opcję, podejrzewam w Wordzie i w tym momencie od automatycznie to pokazuje, co było zmienione. To tak na przykład, to nie o to chodzi. Tak, to tak samo może pracować, tak co się wyrzuca, to jest to pytanie, że jest wyrzucone i byśmy mieli czy to ja. Ale tak. Mogę całe szacunki, panie Tadeuszu, to co powiedziałem. W naszym projekcie były, ja już nie odnoszę się do tekstu, ale były też przesunięcia, jeżeli chodzi o tych okręgach. Więc tak, tak byłoby to wszystko do pomieszania. Można, tylko to wszystko poszło do kosza. Nie, okay. Znaczy to nie jest kwestia, że no nie, no nie możemy też powiedzieć, że wszystko poszło do kosza. Bo gro tych elementów, które zostały wpisane w projekcie uchwały, jak zaraz podejrzewam, będziemy czytać, to też jest w tym projekcie. Są pewne rzeczy pozmieniane, może bardziej doprecyzowane, poprowadzane też zapisy, o których myśmy rozmawiali po dzisiejszym spotkaniu, ustaliliśmy, że tak jak chodzi o zieleń sportową, że wprowadzane nowe oznaczenie i Wydział Planowania z tego chyba pójdzie też w kierunku, że wprowadzi nowe oznaczenie, więc dzisiaj już jesteśmy mądrzejsi, a myśmy pisali, że należy przyjąć i gdybaliśmy pewne rzeczy. Więc uważam, że większość rzeczy chyba z naszego projektu jest ujęte w poprawce zarządu i raczej jest praktycznie literalnie podobny zapis przy jakichś zmianach, więc jesteśmy po to, żeby sobie też kontrolować, myślę, że też się i sprawdzamy które elementy. Mówiąc do kosza, nie myślałem o do kosza, że cały idzie dróg do kosza, tylko mamy po kolei, jeżeli numeracja nam się zbiera, że jeżeli mamy po obszary pomylone pewne elementy, to za chwilę. A to co jest? To tak, być może to będą nie zasady niektóre, ale. Panie Jacku, słuchajmy się nawzajem. Ale to nic. No ale poprawki też mogę zgłosić, prawda? Ale oczywiście, że pan może. Chodzi o to, żeby składać poprawki od razu w tym momencie. Ale to nie ma problemu. To nie ma problemu. Ja myślałem, że już tak na początku. Ale ja powiedziałem, żebyśmy nie mieli 100 tysięcy różnych Naprawdę się, proszę Państwa, pogubimy. Jest 40 parę punktów, dosyć istotnie, za ktoś się okaże, że coś albo pomyliśmy obszar, albo pomyliśmy numer, a ktoś to weźmie do ręki i powie, że goście robili to na kolanie. Jedziemy punkt po punkcie, jeżeli jest jakaś uwaga do danego fragmentu to należy tak zrobić, żeby to praktycznie uzgodnić, że to ma mieć takie brzmienie i autopoprawka później nie zarządu w tym kierunku. No, a może się, proszę Państwa, zacznijmy w ogóle od treści samej uchwały, ja mam poprawki do uchwały samej. Panie Jacku, jak mi Pan da radę, to Pan pozwoli, to ja właśnie chcę tej sprawy. Panie Przewodniczący, ja mówię, nikt nie mówi, że nie. Nie, tylko ja tylko chciałbym powiedzieć, ja sam na samym początku mówiłem, że w treści uchwały zarząd ma dwie poprawki. Po pierwsze, poprawka do projektu Komisji Planowania, że zapis opiniuje się pozytywnie przyjęcie uwag do nowego studium warunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego według załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zastąpienie się z uwagi. Uwagi Rady Dzielnicy dotyczącej zmiany studium warunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Nie opiniujemy pozytywnie przyjęcia uwag, bo swoje uwagi. Nie, ale byśmy swoje uwagi opiniowali pozytywnie. Ja to przyjmę, bo jak mogę jeszcze od razu, proszę, bo ja taką treść zrobię bardzo podobną, ale nie wiem, moim zdaniem jest to rzecz trafniejsza, że uchwala się uwagi do nowego studium warunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego Krakowa według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. No to mamy dwie poprawki. No ale tam podstawa prawna chyba nie jest zmienione, że Rada Dzielnicy tak dalej uchwala, co następuje, paragraf pierwszy. Ale na górze chciałem powiedzieć, że tam na główku mamy napisane uchwała numer. I potem na dole mamy takie uwagi uchwała, do Rady. Co następuje, paragraf. No i tak. To jest podstawa, to po co pisać? Proszę złożyć, będziemy to co od razu formalnie zrobić. I potem mamy jeszcze
zmiany, że to są kierunki zagospodarowania przestrzennego do pisujących miasta, bo tam jest Turyn, że bez miasta Krakowa i już staramy się robić, żeby to była pełną nazwą, żebyśmy mieli i słowo miasta tam w trzecim akapicie. Składa pan panie Jasko poprawki, że pani... Nie, jeżeli taka forma jest dobra, to nie ma sensu. To przystępujmy do głosowania, proszę państwa, bo także od razu byśmy przegłosowali, jak ta uchwała ma brzmieć. Jeżeli chodzi o pierwszy akapit, że to nie opiniuje się pozytywnie uwagi, tylko to są uwagi do pani. Kto z państwa radnych jest za poprawką numer 1? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, to była poprawka numer 1. I poprawka numer 2, taka czysto formalna, żeby dopisać słowo miasta, bo tam brakuje tam słowo miasta Krakowa. Kto z państwa radnych za przyjęciem tej poprawki, przepraszam? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Pytam, że ta przyjęła poprawkę numer 2. To jest poprawka numer 2. I teraz proszę państwa... Jeszcze jak idziemy chorobniczo, mam do uzasadnienia poprawkę. Do czego? Do uzasadnienia. Ale uzasadnienie jest na końcu? Czy na porządku? No nie, no jest tutaj w tekście, to załączone. Ale no? No nie wiem, ja tylko mówię, czy teraz mam przeczytać może, czy nie. Do uzasadnienia należy dopisać. Przykład podwórza z jednej strony jest potwierdzeniem potrzeb całego Krakowa, ale jednocześnie podwórze jest miejscem, które ma swoją specyfikę i którą specyfikę należy uniknąć. Dotyczy to zarówno wysokości zabudowy, charakteru i formy, znajdujących się do terenu, zieleni, pamięci, a także rekreacji. Podstawowym, najważniejszym elementem zachowania specyfiki tego miejsca jest ograniczenie wysokości zabudowy całej dzielnicy. Nie można dopuścić, aby stracić i zatrucić widok na kopiec Krakusa, także Krzemionki oraz niezwykłą panoramę prawie za jego Krakowa, którą można podziwiać z jego szczytu. Planowana w studium wysoka zabudowa zakłóci ten widok, dlatego tak ważna jest rezygnacja z niej. Krzemionki z ich prostymi zabytkami są wyróżnikiem krajobrazu, zwłaszcza dla płaskiej wschodniej części Krakowa. Płaszcz, wybicie przewód mogiła. Sylweta kopca od wschodu widoczna jest co najmniej kilkanaście kilometrów, nawet do 30 km. Wprowadzenie od schodu obiektu wysokości wyższej, nawet tylko pokrywania krzemionek, to bardzo duża ingerencja sylwety wzgórz. Należy zachować niski charakter zarówno podwórza, jak i dla jego miasta, bo to właśnie dzięki swojej wyjątkowości, Kraków jest miastem z tak mocną pozycją, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Mocne strony należy wspierać, ale tylko podejmować je postępy, gdy nie osłabi najważniejszych atutów. Postawienie na wysokościowce to niezrozumiała pobyt za pospolitą szkodliwą zabudową, która niszczy wyjątkowość charakter miejsca. Przeciwko wysokiej zabudowie przemawiają nie tylko walory widokowe i estetyczne, ale także kwestie związane z przewietrzaniem miasta, czyli kwestią, która budzi tak wiele kontrowersji w ostatnim czasie. Ten olbrzymi problem na pewno zostanie znacznie zintensyfikowany, gdy pozwoli sam na wysoką zabudowę. Niezbędne również jest zachowanie, nawet przewodzenie korytarzy ekologicznych. Są one nie tylko doskonałymi korytarzami przewietrzania, ale także stanowienie niezwykle cenne środowisko dla życia zwierząt, a także wypoczynku i rekreacji ludzi. To jest ogólnie, ale to tak właśnie jako zasadnicze. Uwaga, no różnych jest o korytarzu wpisane. Ale to jest uzasadnienie. Znaczy, ja bym tak, żeby nie generalnie to się podoba. Gdzie ta poprawka jest? Natomiast no, nie wyświadczyła, że... Proszę państwa, to nic nie wnosi do sprawy. Ale czysto to jest opisówka, trochę tak, trochę... Zobaczcie, nie osłucham. Zobaczcie, idę uchwalę. Będzie ładnie. Tak, nie. Zaczęliśmy się napracowali. Nie wiem, to się pani aceny. Jak chcesz? Współpracę. No to. Kto z państwa? A masz tam jakieś uwagi do tej poprawki? Pięknie napisane. Poetycko wręcz. Język właśnie, język dziennie jest. Nie, to się pan przeda. Proszę państwa, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki numer 3? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka numer 3. Proszę pana, pełna rozmowa. Proszę państwa, w związku z tym przystępujemy do uwag ogólnych. Ja, zanim jakby pan Tadeusz mógł wskoczyć na 15, Tak pan, a nie ma pan tak, że można to odrębnie 15 mieć.
Nie, to jest dobra. Ja powiem w uwagach ogólnych. Otóż w uwagach ogólnych komisja przyjęła w całym studium, ja powiem tak, pozytywnie dotyczące punktu pierwszego tej komisji. Całe studium, a zwłaszcza w przypadku jednostek urbanistycznych z brzegów Wisły, których studium umożliwia zabudowę, należy zmienić zapisy zapewniające zachowanie korytarzy przewietrzania miasta, to jest przede wszystkim należy nie dopuścić w tych miejscach do wysokiej ścisłej zabudowy. I tu jest coś zarząd, opinia zarządu jest pozytywna, nie zmieniliśmy ani kresyczne. No nie, ale to nie musimy głosować, bo to jest wolne. Ja debatuję. Rozumiem, że w tej sprawie po punkcie nie ma nic żadnej. Natomiast tutaj dajemy, proszę Państwa, do punktu numer 2, że należy zakazać stawienia nowych reklam wielkogabarytowych na terenie miasta Krakowa, chociaż odnosimy się tak naprawdę do naszej dzielnicy, wieszania reklam na infrastrukturze technicznej, słupach, latarniach oraz ustawienia nowych słupów obłożeniowych, należy prowadzić zapisy umożliwiające zmniejszenie liczby reklam wielkogabarytowych, albo na pierwszym zdaniu piszemy zakaz, a potem mówimy o zmniejszeniu ilości. Trzeba być konsekwentnym. Przestrzeń publiczna jest degradowana taką ilością reklam, które wyjątkowym szpecą całe miasto, idąc na przykład w miast zachodnie, należy znacząco ograniczyć liczbę nowych form reklamowych, przede wszystkim nie można dopuścić do dalszej degradacji wizualnej ze strony miasta. My jako zarząd w kontekście dzisiejszego spotkania daliśmy opinię negatywną i daliśmy poprawkę. Otóż poprawka zarządu jest następująca, że należy wprowadzić odpowiednie zapisy chroniące stare podwórze, głównie z ulicy Kalwaryjskiej Numerskiego. To jest o parku budowlanym. Mamy trochę inne brzmienie. Spokojnie, bo to jest spoko. Bo tu mam jeszcze drugą drugą wersję, tylko to jest jakby komentarz procedury tawy, którą robiliśmy po kolei, a tu jest suchy tekst. Wprowadzenie strefy parku kulturowego na terenie Starego Podwórza, podobnie jak w centrum miasta i na Kazimierzu, w celu ograniczenia reklam wielkogabarytowych. Proszę Państwa, wprowadzenie strefy parku kulturowego i wpisanie go do studium, a w konsekwencji wprowadzenie parku kulturowego powoduje to, co zostało spowodowane w Starym Mieście i na Kazimierzu. Otóż reklamy, i to nie tylko duże billboardy, bo tu nie odnosimy się, i to nie tylko słupy, to również witryny sklepowe, zostaną wtedy sprowadzone do właściwych wymiarów, proporcji i stylu. I tak jak dzisiaj rozmawialiśmy w Biurze Planowania Przestrzennego, planowane jest poszerzenie podwórza o wprowadzenie tego parku kulturowego. Rozwiązałoby to problem, jeżeli chodzi o stare podwórze. Dziękuję, otwieram dyskusję. Ja tylko się zastanawiam, przepraszam, że wchodzę. Czy nie powinno, bo prowadzenie strefy parku kulturowego w Starym Podwórzu jest jak najbardziej ok. Podobnie jak w centrum miasta i na Kazimierzu. Tylko że piszemy, że chcemy ograniczenia reklam wielogabarytowych, a ja rozumiem, że prowadzenie strefy to nie jest... Między innymi. Słowo między innymi. Jest właśnie, gdyby tutaj dopisać słowo między innymi ograniczenie reklam wielogabarytowych. Rozumiem, że strefa... Albo wtedy. Plus wszystkie inne... Nie, no, bo szerszym, rozumiem, że szerszym tytułem jest wprowadzenie parku kulturowego. Tak jak w centrum miasta, bo to wynika uszczegółowienie, czyli rozumiem, że wiemy, co w tym parku kulturowym a jeżeli na przykład w celu ograniczenia, to jakbyśmy się zamierzali. Natomiast między innymi tak jest. Ja bym proponował słowo między innymi. Pan Jacek. Ja tutaj powiem tak, bo myśmy troszeczkę szerzej na to spojrzeli jako komisja. Taki zapis na tego jest w uwagach ogólnych, bo tutaj to co... szerzej, jeżeli chodzi o reklamy wielkogabarytowe, chcieliśmy ograniczyć nie tylko Starym Podwórzu, ale wielkogabarytowe reklamy ogólnie. No, ciężko powiedzieć, żeby to była rzecz, która większa miasto. A oprócz tego zapis do jednostki 12 daliśmy, że należy wprowadzić odpowiednie zapisy właśnie parku kulturowego, do 12. Stricte, czyli jednostki związanej z podwórzem. Rozumiem, że starzy Państwo ze Starym Podwórzem. Tutaj do ogólnych, dlatego żeby nie zawężać tego do tej jednostki. Dlatego, że ta jednostka
niekoniecznie przebiega tak, jak jest stare podwórze, niekoniecznie się wykrywają z jeszcze zakończeniem. Ale ja myślę, że nie rozumiem, dlaczego zostało się przyjęte to, że w ogóle nie sprzeciwiamy się wielu kawałkom. Nie sprzeciwiamy się, tylko wynikło to z dyskusji, panie dyrektorze, jest to zbyt szczegółowe. Zbyt szczegółowe, nie na tym poziomie. Nie na tym poziomie, że taki zapis tak się nie znajdzie, to się nie znajdzie. Że park kulturowy, jest właściwym rozwiązaniem, natomiast zbyt szczegółowy element do studium. To nie jest to, że ktoś nie chce tego, tylko zbyt szczegółowy element do studium. Ja proponuję, że proszę państwa, to dotyczy starych podróży. Ale odpowiadam, i tak to nie będzie, bo studium określa pewne rzeczy, ale nie, to nie jest szczegółowy plan. Po drugie, panie Adamie, nawet miejscowy plan nie może tego ograniczyć, dlatego że szukano takiej formuły w mieście, to trochę jest, że tak powiem, prawny wymyk z tym parkiem kulturowym, nie zrobiono tego w miejscowym planie Stare Miasto, niech pan zauważa, tylko zrobiono park kulturowy. Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko miejscowym planem się tego rozwiązać nie da i planowaniem przestrzennym, tylko parkiem kulturowym. No tak, tylko że park kulturowy to tak naprawdę niewiele mówi o wielogabarytach, tylko w ogóle o użytkowaniu reklam. Nie, to jest... Bo w starym studium także jest opis właśnie, że należy o między innymi na przedmiotach. Ale ja mówię o tym parku. No nie, ale właśnie park kulturowy nie tylko na tym. Ale że się pewne obszary chroni przyrodnicze i tak dalej, i nam radzono, żeby wnioskować o sporządzenie. Natomiast to jest jak gdyby... rzeczy są sakrane. Proponujemy słowo wprowadzić między innymi. Tak, i między innymi w celu ograniczenia reklam wielkogabarytowych. W ogóle w celu ograniczenia reklam nie wykreśliłbym słowo wtedy wielkogabarytowych, bo wielkogabarytowych od razu mówi tak, że mówimy, zawężamy w ogóle reklam, bo reklama jest i tak duża i tak mała. Proszę bardzo. Jakby nie znam, niestety nie znam definicji parku kulturowego w tym momencie. Nie wiem, czy w ogóle powinno tu istnieć to słowo dotyczące reklam. Czy jakby park kulturowy nie jest na tyle ważny, na tyle nadrzędny w tym momencie, że reklamy są marginalne. Ale piszemy więcej, że są inne rzeczy ważne, na tyle ważne, o które będziemy walczyć w parku kulturowym. Czy park kulturowy jest dla nas ważny i najważniejszy. Reklamy są jednym ze składowych, ale nie najważniejszym. Nie, nie, ale to ja myślę, że to się nie wyklucza. Ale przecież zwracamy uwagę na to, jeżeli mówimy o estetyce, jeżeli mówimy o innych rzeczach, te reklamy jest takim krzykliwym wyrazem jakby, bo to jest na samym końcu reklamy. Proszę państwa, ja rozumiem, że w tej sprawie jest konsensus, chodźmy dalej. Bez połowień kogabertowych. I w tym trzecim, punkcie uwag ogólnych mamy. Należy zmniejszyć dopuszczalne zmiany parametrów w planach miejscowych, to jest powierzchnię biologicznie czynną oraz wysokości zabudowy maksymalnej 10%, co zapewni utrzymanie ładu przestrzennego nawiązania do gabarytów nowych budynków do istniejącej zabudowy. Chodzi o to, że w każdym poszczególnym obszarze komisja pisała ten sam tekst, przypisując to poszczególnym 100 lat, panie Rosiu. Przypisując to w poszczególnych obszarach. Zapisując to w zapisach ogólnych, żeby nie powtarzać tego przy poszczególnych obszarach wydzielonych tutaj. Tak, żeby było powtórzone. No i nie, bo to znaczy tak jest powtórzone. To teraz też się zastanawiam, bo tak, jeżeli nie rozważą możliwość, tylko że to też się nie wyklucza. Wprowadzenia zapisu maksymalnej, znaczy jeżeli chodzi o to pójście w górę i w dół, że na przykład możemy zwiększyć powierzchnię biologiczną czynną maksymalnie o 20%, a zmniejszyć o 10%, to gdyby oni wprowadzili rozbicie, no to dla nas jest lepszym rozbiciem. Nie wprowadzam maksymalnie, tylko do 20%. Nie ma się nie zapis. Nie. Zapis jest w tej chwili jest taki, że jest tam, nie mam tego przed sobą, ale tam jest chyba napisane, że to jest maksymalne zwiększenie, tak? Tak. Ale to maksymalne zwiększenie o 20, czy maksymalna zmiana, przepraszam. Zmiana. Zmiana chyba, tak? Tak, wszędzie zmiana. Zmiana.
Ta zmiana powoduje, że może zarówno pójść na 20% do góry, jak i 20% w dół. My daliśmy 10%, żeby te wahania zarówno do góry, jak i w dół były minimalne. Chociaż gdybyśmy mieli możliwość, to co dzisiaj rozmawialiśmy, że byłaby możliwość, że na przykład powierzchnię biologiczną czynną możemy zwiększyć o 20%, ale zmniejszyć tylko o 10%, to dla nas takie rozwiązanie i taki zabieg byłby lepszy. Natomiast jak się da, że należy pozostawić, żeby to już nie mieszać, natomiast jeżeli by się udało, że oni by poszli w kierunku rozbicia tych zapisów, no to było jeszcze lepiej. Okay. Proszę. Panie, jasną sytuację.